Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam, operator z tej strony. Operator i tutaj jak? Aktor. Aktor, aktorka. Mam nożyczki. Będę ciachała lubczyk. Lubczyk wyrósł mi tutaj bardzo ładnie. Pospolita magii. Rośnie w kompoście tutaj. Miałam na zbyciu skrzynię ze szklarni i tak nie wiedziałam, co mam zrobić. Postawiłam ją tutaj. Zrobiłam sobie kompost przemieszany z obornikiem. Humusem go tutaj podlewałam i wsadziłam tutaj lubczyk. Rośnie jak szalony. On w ogóle ma takie dosyć duże wymagania pokarmowe. Nie lubi gleby piaszczystej. Nienawidzi gleby gliniastej. Jak jest taka ciężka glina, to nie będzie rósł. On będzie żółkł, nie lubi dużego mokra i nie lubi suszy, także on lubi wodę, ale nie przelanie. No i przede wszystkim najlepiej rośnie właśnie na kompoście, podlewać go gnojówkami, podlewać go humusem, no i on właśnie lubi azot. Azot ma właściwości takie pędzące roślinę, to tutaj jego można pędzić. I co zrobić, bo jest też dużo zapytań, żeby co zrobić, żeby krzak był duży, żeby nie był taki marny. Przede wszystkim właśnie właściwa uprawa na kompoście najlepiej, na takim przekompostowanym oborniku. On lubi bardzo żyzne podłoże i niedopuszczenie do wypuszczenia kwiatostanu, bo on tutaj, zobaczcie, już puszcza kwiatostan. I jak wypuści ten kwiatostan, pójdzie w baldach, bo kwiatostanem lubczyku jest baldach, tak jak w koprze. Owocem jest orzeszek. Orzeszek to jest to takie nasionko. No i tutaj jak on to wypuści, to niestety cała siła zakończy się, jego siła żywotna zakończy się na tym kwiatostanie. Liście nie będą już później się produkowały, będą tak jakby zamierały i lubczyk kaput. Będzie po lubczyku. A jeżeli wytniemy mu tutaj ten kwiatostan, on będzie produkował kolejne liście. A najlepiej jest tak, jak już teraz jest on ładnie wyrośnięty, ściąć go do pnia, zostawić tylko liście sercowe, środki. On przepięknie odbije. Chciałam Ci powiedzieć, że ja tak u siebie robię. Ścinam do pnia i on za jakiś czas odbija znowu. Uwielbiam zapach lubczyku, magii. No. Podobno ma właściwości, jak to powiedzieć, afrodyzjakalne. Łe, ciekawe na co i na kogo, chyba ty na Edzia. Ja na Edzia nie muszę już nic stosować, ale ty chyba powinnaś sobie wziąć takie z 5 wiechciów. A, dziękuję. Nie będę się wypowiadać w tym temacie. Aha, przemilczę to również. Uczcimy to minutą ciszy. Tak. I gałązkami lubczyku. Tak. Łodyga jest rurkowata, w środku pusta i bardzo szybko drewnieje. Robi się zdrewniała, dlatego też trzeba tutaj pilnować, żeby on nie wypuścił tego baldachu, bo ona będzie bardzo szybko drewnieć, a co za tym idzie, tracić swoje właściwości. Zawiało mną. Czyżby wiatr tak hulał? Czy mnie już od lubczyku? Jak się, ja nie wiem. Jak się nawącham, to jak? Edziu dzisiaj będzie w zagrożeniu. On jeszcze nie wie. Renia, ja nie wiem, co ty robisz. Ja nie wiem, czy ty zauważyłaś. Ten lubczyk chyba tak na ciebie działa. Ja już się nic nie odzywam. Spójrzcie na Renię, co ona ma. Ona ma na lewą stronę bluzkę ubraną. No na lewą masz. No zobacz, gdzie masz kieszenie. Ja pierdolę. I ty mi to dopiero teraz mówisz. Jakoś, wiesz co, nie chciałam ci przeszkadzać. Ja na lewą mam ją na... No i teraz cała Polska widzi. Lewa, lewa. Nie, jak ten lubczyk zadziałał na Renie. Pogadamy sobie poza wizją. Chyba, bo nie mogę w rękaw trafić. Lewa Renia. Okay. Pokaż się. No teraz to wszystko tak gra, bo coś mi nie grało, ale nie chciałam ci przerywać. Czegoś mi dopiero teraz mówisz? Aj tam, oj tam, oj tam. Wszyscy ci wybaczą.
Słuchaj, zawsze jakiś nowy trend modny, modowy. Tak, już się chodzi w jednej skarpetce takiej, w drugiej takiej. But jeden taki, drugi taki, włosy tu pół czerwone, pół czarne. Słuchaj, a ja będę na lewo. A my jesteśmy blondynki. Też, też idę. No i co, z Lubczykiem idziesz? Do ciebie, do jedzenia. Zmagania Reni z Lubczykiem. Tak, teraz ten Lubczyk trzeba pokroić na drobno. Przy krojeniu wydobywa się tutaj niesamowity jego zapach i do garnka daje cały, cały pokrojony na kawałki, na drobniejsze części po to, aby ładnie tutaj oddawał później podczas gotowania swój aromat do wody. Bardzo istotną rolę odgrywają właśnie te grube łodygi, bo one mają najwięcej aromatów. Wbrew pozorom każdy myśli, że liść jest najcenniejszy, najbardziej aromatyczny. Korzeń. Korzeń jest najbardziej aromatyczny. Korzeń, łodyga. Łodyga właściwie. I tutaj umyty, osuszony lubczyk, pokrojony na drobne kawałki, rzucamy do gara. A to na takie kawałki kroisz, tak? Tak. A ja myślałam, że drobniej będziesz kroiła. Nie, nie, to nie ma sensu. Kiedy lubczyk jest już pokrojony, dodaję wodę. Wszystkie składniki i proporcje będą podane w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł i to się pojawi. Do tego dodaję prawdziwki, suszone oczywiście. Można dać podgrzybki, jak ktoś nie ma, ale prawdziwki wydobędą tutaj całą esencję. I teraz liście laurowe, ziele angielskie, tak zwane przez moją babcię bobki, sól oczywiście kłodawska, tutaj swoja coś jak wegeta, chociaż to nazwy wegety nie nosi, to jest własnej roboty, ale jeżeli ktoś nie ma, to wegetę i suszone warzywa. To wszystko tutaj trafia i stawiam na ogniu, będę gotować około 15-20. Około 20 minut i po 20 minutach dodam jabłko. Jabłko przekrojone na kawałki, na 4 bądź na 8 w całości i będę gotowała jeszcze kolejnych 20 minut. Tak, żeby razem się gotowało 40, ale po 20 wrzucam jedno jabłko. Se postawię. Lewa Renia działa. Lewa Renia. Ja pierniczę, ale afrodyzjak. Czuć. Dla ciebie zrobię 3 litry. Gotuję się już 40 minut. 20 minut bez jabłka i 20 minut z jabłkiem. Popatrzcie, jaki to już ma kolor. To jest po części zasługa lubczyku, a po części zasługa prawdziwków. I teraz trzeba to wszystko dokładnie odcedzić i wydusić do ostatniej kropli wszystkie esencje tutaj z tego, oczywiście przez sitko, bo to trzeba robić na gorąco. I co? I ty teraz to tak... Wyduszam, żeby tutaj właśnie wszystko wydobyć z tego, no i tak po kolei, aż do wyduszenia wszystkich tutaj tych lubczyków. Patrz, co ona robi? Co tam wyjadasz? Grzybki. A ja? La perfetta. A ja? Pyszne. Tutaj jeszcze są. Podziel się. Ale... Proszę bardzo. Bardzo dobre są właśnie. I to, jeżeli ktoś lubi, można dosolić, dopieprzyć, no wygląda to tak może nie fajnie, ale dodać troszeczkę majonezu bądź kwaśnej śmietany i naprawdę smakuje bardzo dobrze. Ewentualnie pozbyć się tego na kompost. U mnie na kompost to nie trafia. Weź grzybka, póki jeszcze... No jest. Właśnie tak chciałam powiedzieć, że już mi go wiesz tam... O, tak. No. U mnie trafia to do wiadra, bo często są pytania. A, to te moje zlewki. Tak, co ja z tym robię, że szkoda jest marnować. U mnie się nic nie marnuje. Mam takie wiadro tutaj w kuchni. To jest to wiadro. Tutaj taka śmieszna historia, już ją kiedyś opowiadałam, jak Agnieszka przyjechała i stało tam koło zlewu i były wyrzucone obierki po ogórkach, bo żeśmy
ogórki obierały i ona tak, to chyba żeś przyjechała wtedy drugi raz, nie? Tak, ale to było tak, że tam i pomarańcza jakaś skórka była czy coś tam, one tak były przekrojone, bo chyba były popsute. Tak. No, ale to tak atrakcyjnie wszystko wyglądało, że mi się wydawało, że wy tam, wiesz, małą salę robicie, nie? Tak, i ja tak tutaj coś robię i nie zwróciłam uwagi, patrzę po chwili, a ona tak tam i bebla w tym i mówi, a mogę tego małosolnego ale ja ogórka? To go ugryzłam, nie? Tak, ja tylko, Agnieszka, to są pomyje dla zwierząt. A ona tak, a fuj! Ale było żyje do dzisiaj. Nie, no pewnie. No i teraz jak wszystko jest już odcedzone, dodaję jeszcze ocet z czerwonego wina i ocet balsamiczny. Ocet balsamiczny nada takiego ciekawego posmaku właśnie dla tej przyprawy i przede wszystkim koloru. Mimo że kolor jest tutaj już zbliżony do oczekiwanego, to mimo to nie jest to jeszcze to, co ma być. I teraz on tutaj dzięki temu nabierze takiego wyrazistego smaku i jest już gotowe. Rozlewamy do słoików. Renia już nalewa. Tak, chwila skupienia. Proszę mnie tutaj nie rozpraszać, bo porozlewa. To a szkoda. Ten kolor, a ten zapach, słuchajcie, normalnie. Być może nie jest to aż tak intensywny kolor, jak przyprawa oryginalna, ale to jest w 100% naturalne, w 100% swoje, ze swojego ogrodu. Tutaj jeszcze gdzieś się przedostały resztki tych suszonych warzyw, resztki swojej przyprawy, ale to nic, ja tutaj tego nie usuwam, bo to też jest bardzo cenne. No i zakręcam, na gorąco zostawiam do zachycenia. Jeżeli będziecie to rozlewać, jak już troszkę przestygnie, będzie o gorące, chłodnawe, no to trzeba zapasteryzować, żeby się nie popsuło. I jeszcze jedno. Wieczka mam w pszczółeczki. Z tego względu, że mamy pasiekę, mamy miódno i kupujemy w hurcie pokrywki pod miód, pod pszczółeczki. I u nas, czy to będą drzemiki, czy to będą ogóreczki, to są pokryweczki w pszczółeczki. Ot się zrymowało. Proste, w miarę szybkie w przygotowaniu i naprawdę takie wykwintne, swoje, zdrowe. Polecam zrobić. Lubczyk w uprawie, wbrew pozorom, też nie jest rośliną aż tak trudną. No jest wymagający, bo jeżeli nie spełnimy tych warunków, o których mówiłam na początku, to niestety tego lubczyku będzie się ciężko dochować, ale jeżeli te warunki się spełni, i tak jak mówię, najlepiej go posadzić jest na kompoście, to wtedy będzie rósł i nie trzeba będzie tam już więcej żadnych starań jakichś takich większych wkładać w tą roślinę. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam już tradycyjnie zadowolenia, uśmiechu i wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, z darów natury, które są nam dane od góry i obyście się cieszyli darami i zdrowiem jak najdłużej. Do następnego. Do następnego.